Punkty widzenia. Dzień dobry, przed mikrofonem Daniel Lenart, za konsolatą Jerzy Sidorowicz. Witamy Państwa w Punktach Widzenia. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności i tak pomyślałem, że to dobra okazja do zadania sobie i Państwu pytania, czy wiemy, co jemy? Czy wiemy, jakie produkty spożywcze kupować, a jakie omijać szerokim łukiem? I czy jako społeczeństwo przejmujemy się zdrowym odżywianiem? Czy bardziej zwrócimy uwagę na to, żeby jedzenie było tanie? Na ten temat będę rozmawiał z gośćmi w studiu. Razem ze mną dr Anna Hajdukiewicz, dyrektor Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kielcach. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest też z nami Dorota Wawrzycka, dietetyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Cezary Kowalski z Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach. Witam pana redaktora, witam szanownych słuchaczy. Czekamy na Państwa głosy w dyskusji, oczywiście 41-200-2020. To może zacznijmy od tego, czy rzeczywiście wiemy, co jemy, pani Dorota Wawrzycka, tak z doświadczenia dietetyka. Z doświadczenia dietetyka, z doświadczenia moich pacjentów. Nie wszyscy, nie zawsze. Tak jak tutaj już rozmawialiśmy, cena jest dla większości ludzi, dla większości pacjentów bardzo ważnym wyznacznikiem jakości produktu. Po cenie dla części ważny jest skład nie do końca dobrze rozumiany, tak? Te wszystkie zapisy, skróty dodatków, substancje wzmacniające smak, nie rozpoznajemy ich odpowiednio. Część z nich jest zupełnie nieszkodliwych. I oczywiście, jak zawsze, brak edukacji i mity, które krążą, tak? To i też działanie internetu. A jakie mity najczęściej się spotyka? No to eliminowanie wszystkich E, tak? Tam to nie są tylko substancje toksyczne, tak? Ale też taki mit, że jeżeli coś jest dopuszczone do spożycia, jeżeli ludzie mogą to jeść, to nie może być szkodliwe. No właśnie, ale przecież rzeczywiście toksycznych substancji raczej do żywności by nie dopuszczono prawnie. Znaczy, tak jak powiedział Paracelsus, nic nie jest trucizną i wszystko jest trucizną, to wszystko zależy od ilości. I te ilości w danym produkcie nie są toksyczne, ale one mogą się kumulować. Zwykły cholesterol, tak, może już być wyższy po jakimś czasie spożywania produktów, które ten cholesterol będą podwyższać. Ja zawsze zwracam uwagę na olej palmowy, który nie jest napisany też tłuszcz utwardzalny, nie jest to tłuszcz typu trans. Natomiast jest to aterogenny, czyli podnoszący poziom cholesterolu we krwi, tłuszcz, który jest tłuszczem roślinnym, ale stałym. Tłuszczem złej jakości, tłuszczem, który niesie też spustoszenie w środowisku. I tego pacjenci nie odbierają, w ogóle nie mają o tym pojęcia, że to może być coś szkodliwego, a jest to produkt bardzo powszechny. To przejdźmy do tych etykiet, o których pani wspomniała, bo Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych między innymi takie rzeczy bada. Czy tam na takiej etykiecie znajduje się prawda? Czy ktoś nas nie oszukał? Na przykład nie ukrył oleju palmowego albo innych substancji, prawda? To znaczy, to jest tak. Obowiązkiem producenta jest na etykiecie umieścić te składniki, które w danym produkcie się znajdują. Oczywiście, tak jak mówię, jest to obowiązkiem, więc powinna etykieta być zgodna z rzeczywistością. Czasami zdarza się, że niestety istnieją tutaj rozbieżności. Między innymi jednym z zadań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest stwierdzenie, czy dana etykieta, opis na tej etykiecie jest zgodny z rzeczywistością, a jeżeli istnieją rozbieżności, no więc tutaj jest konieczność zastosowania odpowiednich działań, nazwijmy to sankcyjnych. Czyli mandatu. To znaczy tutaj prawnie jest to rozróżnione, bo część działań, czy braku działań producenta jest karana mandatem i mandat jest tutaj do wysokości 500 zł, natomiast niektóre inne stwierdzone
stwierdzone nieprawidłowości, na przykład co do zafałszowania jakości, tego typu rzeczy, są już karane karą finansową i tutaj są wyższe kwoty. A często się zdarza, że dochodzi do takiego zafałszowania danych, że... To znaczy, to jest tutaj, nie chciałbym dokładnymi danymi, znaczy nie chciałbym, w tej chwili nie jestem w stanie przytoczyć akurat, jaki to byłby procent, natomiast na pewno więcej jest tych stwierdzonych nieprawidłowości, które są karane mandatem. Na przykład mandatem jest karany brak zgłoszenia działalności danego przedsiębiorcy w tymże sektorze produkowania artykułów rolno-spożywczych. 41 200 2020. Czekamy na Państwa głosy w dyskusji. Czy zwracają Państwo uwagę na to, jakie produkty kryją się w pudełku, w puszce czy w butelce? No i czytają Państwo etykiety, czy przyjmują się Państwo tym, co kupują do jedzenia, jaką to ma jakość. Pani doktor Anna Hajdukiewicz, no właśnie, ja przyznam szczerze, będąc w sklepie, rzadko zauważam kogokolwiek, kto by patrzył na etykiety i czytał skład produktów. Z czego to wynika? Nie zależy nam jako społeczeństwu, czy zakładamy, że wszystko, co jest w środku, to jest zdrowe, dobre? A okazuje się, jak pani Dorota Wawrzycka powiedziała, że nie zawsze tak jest. Ja myślę, że tutaj głównie chodzi o brak świadomości i przede wszystkim o brak takich działań, które by uświadamiały, szczególnie takiego młodego człowieka, bo ja jak gdyby głównie w tej działce działam, czyli młodych dzieci i młodzieży. Po prostu dzieci i młodzieży nie mają takiej świadomości. Co więcej, sami wiemy, jak to żywienie dzieci niejednokrotnie wygląda. Ja wiem, że szkoły, placówki oświatowe jak najbardziej tutaj przykładają starań, żeby to jedzenie, które jest spożywane na terenie szkół, było jak najzdrowsze. No niemniej jednak brak wiedzy. Myślę, że jakbyśmy teraz zapytali takiego człowieka młodego, który idzie na przykład właśnie na jakiegoś fast fooda, które są bardzo, bardzo, bardzo popularne wśród młodych ludzi, czy sobie zdaje sprawę, co tak naprawdę w tym się znajduje? Myślę, że większość powiedziałoby, że w ogóle dla nich to nie jest istotne. Więc profilaktyka, wiedza i uświadamianie młodych ludzi, ale też takie wzorce, które wychodzą z domu, myślę, są bardzo ważne, ponieważ młodzi ludzie w dużej mierze lubią eksperymentować, czyli próbować nowych smaków, ale taka podstawa, taka baza to jest to, co wpajamy im jako rodzice. Czyli jeżeli rodzice podczas takich wypraw, na przykład weekendowych, wspólnie idą do fast foodu z dziećmi, no to ten nawyk zostanie utrwalony. Zależy od częstotliwości, bo jeżeli pójdziemy raz na 3 miesiące, to się nic nie stanie. Pan Cezary Kowalski. Ja myślę, że tutaj w tym miejscu warto zaapelować i do producentów, i do konsumentów, aby oznakowywali, żeby były przy danych produktach, było po prostu oznakowanie. W tej chwili mamy sezon na truskawki chociażby. Myślę, że tutaj i dla producentów wartym zachodu jest oznakowanie, że jest to produkt na przykład polski, albo przede wszystkim, że jest to produkt polski, bo jest już zauważalny taki trend, że w społeczeństwie jest swego rodzaju, zaczęła się moda na produkty polskie. Myślę, że oznakowanie chociażby tych truskawek, że są to truskawki polskie, jest szansa na to, żeby zwiększyć sprzedaż, a dla konsumenta jest to zachęta do tego, żeby właśnie kupić, bo są to truskawki nasze, polskie, dosyć często z naszego regionu, więc warte po prostu uwagi i warte zakupu, bo będą dobre, świeże, zdrowe. No właśnie. Tak się apeluje. No właśnie, polskie produkty takie naturalne kontra fast foody. Czy zawsze te polskie, świeże, załóżmy truskawki, pomidory są lepsze niż jakieś danie gotowe, które sobie kupimy na wynos? Danie gotowe to są dania przetworzone i to jest największy wróg naszego zdrowia i każdego dietetyka, tak? I weźmy taki najprostszy przykład, skład pieczywa.
pieczywa z dobrej piekarni to są pieczywa, które zawierają 3, 4 do 5 składników, czyli woda, dany rodzaj mąki z określonego przymiału, jakiś tam zakwas, czasami drożdże i sól. I na tym kończymy. Pieczywa gorszej jakości, oprócz mąki, wody będą miały dodane spulchniacze, barwniki, polepszacze smaku. I naprawdę taki wykaz składu pieczywa tańszego, gorszej jakości to może zajmować do kilkunastu linijek. To są, te składy wyglądają tak w sklepie, że nie sposób, no ja bez okularów ich nie odczytam, bo są, zabierają tyle miejsca. Albo robię zdjęcie telefonem, bo ja niestety zawsze sprawdzam skład. Też właśnie. Czemu niestety? To chyba dobrze. No nie, znaczy, czy po prostu wchodzi pani do sklepu, sprawdza pani skład? No nie, tego skład, nie wezmę. Tak, tego wybieram, nie wezmę, no, wybieram. Znaczy moje dzieci no, nie lubią tego na przykład, bo sprawdzam skład wszystkiego. Natomiast też sprawdzam ze względu na to, że jestem na diecie z wykluczeniem pewnych rzeczy i tych rzeczy nie, no, nie może być, tak? Dlatego czytam. Ale też to w przypadku alergii. Wszyscy alergicy powinni ten skład sprawdzać tak, żeby było bezpiecznie po prostu. Czyli, ale to rzadko jest tak, że mamy pod ręką, załóżmy pieczywo jest rozłożone gdzieś, rzadko jest tak, że mamy jego skład wypisany. Powinniśmy o niego zapytać w sklepie? Znaczy, w niektórych piekarniach to jest na metce, ale właśnie tu, gdzie ten skład jest mały, to on się mieści wtedy na metce, na przyklejonym kawałku papieru do chleba. A w hipermarketach to po prostu są takie z ceną, przy cenie są takie naklejki, gdzie jest cały skład wypisany. I też mamy prawo zapytać wszędzie o skład. Ba, nawet w zbiorowym żywieniu, tu gdzie jemy w szkole, w przedszkolu, tam na kuchni, jeżeli kupili pieczywo od kogoś, to muszą wykazać skład tego, co kupili, co mają. To wróćmy do fast foodu, bo wiem, że w ubiegłym roku Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach badał kebaby. I była głośna i smutna sytuacja, że w zasadzie w 6 sprawdzonych punktach tutaj w naszym województwie w każdym były nieprawidłowości. Byliśmy po prostu oszukiwani. Tak, tu pan redaktor ma rację. Rzeczywiście we wszystkich 6 punktach, których dokonano kontroli, stwierdzono nieprawidłowości. Były to różnego rodzaju nieprawidłowości, natomiast nie było punktu, w którym by takich nieprawidłowości nie stwierdzono. Ja bym tylko w nawiązaniu do słów mojej szanownej poprzedniczki polecał państwu właśnie tego typu postawę. Szanowni konsumenci, czytajcie etykiety, bo warto, bo przeczytawszy taką etykietę wiemy, co kupujemy i można powiedzieć, że wtedy dokonujemy świadomego wyboru. Nie warto moim skromnym zdaniem kierować się tylko ceną. Cena nie powinna być tym wyłącznym, czy czasem jedynym determinantem naszej decyzji co do zakupu danego produktu. No jest takie powszechne stwierdzenie, że nie ma rzeczy dobrych i tanich. To w bardzo dużym procencie, jeżeli chodzi o produkty spożywcze, sprawdza się. 41-200-2020. Czekamy na państwa głosy w dyskusji. Ja przejdę do promocji w takim razie, do ceny konkretnie. Niska cena często jest, tak jak pan powiedział, pan Cezary Kowalski, z zachętą do zakupu. Przykład podam tłustego czwartku, kiedy pojawiają się pączki w sklepach, w marketach, w bardzo niskich cenach i ja widziałem osoby, które po kilkanaście takich pojemników tych pączków wynoszą, bo są rzeczywiście bardzo tanie. No i pytanie do pani dr Anny Hajdukiewicz. Jak obronić się przed taką promocją, nie zostać w pewien sposób wciągnięty w tryby tego PR-owca, który wymyślił ofertę, żeby nas po prostu przekonać do zakupów? No właśnie, pierwszym pytaniem powinno być, dlaczego my to robimy? Jesteśmy z każdej strony otoczeni reklamą, wszechobecną reklamą, która nam mówi, że jak kupimy, jak zjemy, to będziemy się lepiej czuć, będziemy lepiej funkcjonować, będzie nam weselej, milej i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym w pierwszej kolejności my jesteśmy zarzucani reklamami, a szczególnie dzieci i młodzież
nie mają takiej możliwości selekcji tych bodźców. Oni to po prostu wszystko przyjmują jako rzecz oczywistą i prawdziwą, no nie weryfikują tego. Dlatego jeszcze niejednokrotnie patrząc się na dorosłych, którzy również ulegają tego typu obrazom. W związku z tym no, efekt jest taki, jaki jest. Jak się z tym rodzic, jest bardzo ciężka sprawa. Tak naprawdę my musimy to przepracować sami ze sobą, potrafić sobie stawiać granice, ale to dzieje się na pewno na podstawie rozmów, wiedzy, przegadania z rodzicami. Bardzo ważną tutaj rzeczą w tym obszarze jest to, żeby rodzic mówił dziecku, co jest zdrowe, co jest niezdrowe, pączka tak, ale w jakiej ilości, idźmy razem, kupmy razem, zjedzmy go razem i wtedy w jakiś sposób jesteśmy w stanie to opanować. I mamy telefon. Dzień dobry. Posłuchajmy. Dzień dobry. Ja w sprawie tych etykiet i tych produktów polskich, niepolskich na tych etykietach to trzeba mieć bardzo dobry wzrok albo jeszcze w dodatku dobrą lupę, żeby cokolwiek przeczytać. Nic nie można przeczytać. To jest najważniejsze, że chciałabym czytać, ale nie dam rady. Bardzo dziękujemy za telefon 41 200 2020. No właśnie, mam pytanie do pana Starego Kowalskiego w nawiązaniu do tego, co powiedziała nasza słuchaczka. Są jakieś regulacie, które mówią, jaką czcionką taka etykieta ma być napisana, bo na chlebie rzeczywiście są malutkie bardzo te słodniki. Są takie często regulacje i są określone wielkości liter, które minimalne wielkości liter na etykietach, które dany producent musi umieścić, czy pisząc etykietę, drukując etykietę, tworząc etykietę, musi określonej wielkości czcionki zastosować, żeby właśnie konsument mógł przeczytać. To nie jest dowolność. No ale z tego, etykiety, co słyszeliśmy, dosyć małe są te literki. No to znaczy, tutaj są pewne minimalne wielkości, natomiast to wcale nie ogranicza twórcę etykiety, producenta w tym, żeby te etykiety, czy czcionka na tych etykietach była większa, czyli było, żeby dana etykieta była jak najbardziej czytelna dla konsumenta. Tutaj, tak jak wcześniej powiedziałem, nie ma dowolności, są wymagania. Przejdźmy do Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności, o którym wspomniałem, bo tegoroczne hasło tego dnia to są standardy żywnościowe ratują życie. I tak na początku myślałem, że to może być rzeczywiście przesada, ale potem co pani Dorota Wawrzycka, dietetyk, powiedziała, jak dużo, jeżeli chodzi o nasze zdrowie, zależy od tego, czy wybierzemy lepszy produkt, to rzeczywiście wydaje się, że to hasło jest bardzo adekwatne. Znaczy ja myślę, że tutaj to hasło też dotyczy bezpieczeństwa jako takiego biologicznego, tak, żywności. Natomiast tak, jeżeli uświadomimy młodzież, rodziców, co daje nam zdrowie, właśnie kwestia nawet tego przetworzenia tych dodatków tłuszczowych, może to bardzo dużo zmienić. Aczkolwiek, tak jak pani doktor powiedziała, młodzież to ma inne priorytety, to może tak ładnie mówiąc. I naprawdę w wieku 10 lat, 10, to, że mogą mieć hipercholesterolemię lub nowotwór, to nie jest dla nich zagrożenie realne. Tak? No tak, ale kilka lat temu, pamiętam, również rozmawialiśmy o tym, jak dobrze się stało, że ze sklepików szkolnych drożdżówki i inne rzeczy zostały wycofane. Czyli jakiś krok do uświadamiania młodych ludzi został zrobiony, ważny. Znaczy z jednej strony zostały wycofane, z drugiej strony mamy teraz te lodówki, w których mamy takie automaty, w których mamy wszystko to, co zostało wycofane ze sklepików. Także my się cały czas kręcimy wokół własnego ogona, mamy no, niską świadomość społeczną i tak naprawdę nie robimy tej najprostszych rzeczy, czyli nie eliminujemy właśnie substancji, które w dużej ilości, kumulując się, szkodzą zdrowiu. Pan Cezary Kowalski, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach. Tak, jeszcze a propos pojęcia bezpieczeństwo. Jeżeli weźmiemy to sensu stricte, czy tak bardzo wąsko, no to wtedy myślimy o bezpieczeństwie w sensie
czy się danym produktem nie zatrujemy. Natomiast ja bym tutaj szedł w kierunku takiego bezpieczeństwo jako pojęcie sensu largo, czyli takim szerokim. Czyli to nie jest tylko, czy coś truje, tylko czy ma odpowiednią jakość, czy ma, tak jak mówię, jest odpowiednio opisane i co tak naprawdę w danym produkcie jest. Bo to, co pani zauważyła, że dosyć często warto przeczytać daną etykietę i czym ona jest krótsza, to dosyć często jest po prostu ten produkt lepszy, bo wiadomo, że przy dużej etykiecie, czy długiej, czy przy dużej zawartości tejże etykiety, zwłaszcza w te dodatki, no wiadomo, że te dodatki są dopuszczone odpowiednimi przepisami, natomiast no, ich ilość wskazuje na to, że niekoniecznie będą one bez wpływu na nasze zdrowie. To przejdźmy teraz do, tak na koniec może programu, do jednej z ulubionych aktywności Polaków, czyli do grillowania. Jest weekend, mam nadzieję, że nie będzie padało za bardzo. Myślę, że spora liczba naszych słuchaczy na takiego grilla się wybiera i jednocześnie myślę, że spora liczba naszych słuchaczy, również z anteny Radia Kielce, wie, że takie grillowane produkty nie są zdrowe specjalnie. Mówi się o związkach rakotwórczych, które tam powstają. No właśnie, do pani pytanie do doktora Hajdukiewicz. Z czego to wynika, że się tym nie przejmujemy, że wolimy się spotkać w gronie znajomych, zjeść rzeczywiście coś smacznego, bo dania grilla są smaczne, ale jednocześnie nasze zdrowie schodzi na dalszy plan. Myślę, że tutaj podstawą to jest to, że lubimy takie przyjemności, które są o podłożu hedonistycznym. Jest nam po prostu dobrze, miło i sympatycznie. Na pewno takie wspólne spotkania to jest duża wartość, bo to są takie momenty, kiedy no, ta komórka idzie gdzieś w kąt, kiedy nie komunikujemy się za pomocą jakichś messengerów czy wiadomości. Mamy czas dla siebie porozmawiać. Ale ja też zauważam taką tendencję, że jednak na tego grilla też już nie dajemy byle co. Osoby, które takiego grilla przyrządzają, też starają się, aby jednak te produkty były lepszej jakości. No i to, o czym mówiłam, myślę, że tutaj no już w pewnym sensie może się będę powtarzała, ale to my dorośli dajemy wzorce dla dzieci. Pamiętajmy o tym, że to jak my będziemy tego grilla organizowali, jak my będziemy się na nim zachowywali, tak dziecko potem będzie to robiło. A takie spotkania w piątkowe popołudnie zamiast siedzenia przy komputerze, na pewno jest to bardzo duża wartość. I myślę, że jak najbardziej promujmy to wspólne spędzanie czasu wolnego, tylko patrzmy też, co podczas takiego spotkania jemy. To ja przyjdę do pani Doroty Wawrzyckiej, dietetyka. No się nie przesadziłem z tą szkodliwością dań z grilla, bo wiele artykułów czytałem na temat związków kancerogennych, które tam się przy wysokiej temperaturze na przykład w mięsie wytwarzają. Tak, bo generalnie zasada jest taka, że ogień nie powinien dotykać tłuszczu. Tam się wtedy dzieje wielkie nieszczęście. I gdzieś słyszałam takie porównanie, że takie mięso z grilla, gdzie ten właśnie ogień bawił się z tłuszczem, mniej więcej jest tak toksyczny, jakbyśmy się zamknęli na minutę w garażu z włączonym silnikiem samochodu. To jest dla nas tak zgubne. Natomiast są proste wyjścia, czyli tacki aluminiowe, zjadanie dużej ilości warzyw, dużej ilości błonnika, który przytrzyma to, co jest dla nas bardzo szkodliwe. I oczywiście ograniczenie ilości. To jest bardzo, bardzo ważne. Ograniczenie ilości też produktów toksycznych, rakotwórczych, spożywanych, dodatkowo wypijanych właściwie do tego grilla, co niestety jest w tradycji. Jakby wszystko, tak jak powiedział Paracelsus, to mi się bardzo, to jest moje motto życiowe, że wszystko jest złe i wszystko jest dobre, tylko właśnie wszystko zależy od ilości. Umiar, jeszcze raz umiar. To przy okazji grilla zapytam też o rzeczy tak zwane swojskie. Swojskie, czyli zdrowe, bo własnoręcznie na przykład przygotowane wędliny, nie ze sklepu, gdzie pewnie daje się mnóstwo substancji konserwujących, tylko takim przemyślniczym sposobem. Pan Cezary Kowalski, no właśnie, jak pan ocenia, czy rzeczywiście swojskie zawsze znaczy lepsze, zdrowsze? To znaczy na pewno nie jest to synonim. Swojskie może być zdrowe, natomiast nie jest to jedyny wyznacznik. Trzeba pamiętać o tym, że różne rzeczy w różny sposób przygotowane w efekcie mogą dawać różny produkt finalny. Więc tutaj byłbym
ostrożny. Przede wszystkim bym powiedział świadomość tego, co kupujemy. Ale w jaki sposób to sprawdzić? Idziemy sobie na targ, na jakiś kiermasz, teraz jest mnóstwo różnych jarmarków takich przed wakacjami. No i ktoś wystawia swoje produkty z wędliny na przykład. Skąd zawsze, możemy wiedzieć, że to jest zdrowe, dobre? Znaczy albo zawsze, nie? Zawsze warto zapytać o to, co w danym produkcie jest i na podstawie tych informacji podjąć świadomą decyzję. Natomiast ja chciałbym jeszcze tutaj nawiązać do słów pani doktor a propos tego grilla i tego etapu przygotowania, to znaczy w aspekcie młodych jeszcze ludzi, to bym powiedział, że ważnym jest oprócz samego już etapu bycia na tym grillu, tak, to wartym uwagi jest i poświęcenia troszkę czasu naszym dzieciom w tym etapie przygotowania. To znaczy, jeżeli właśnie spróbujemy przekonać dzieci, robiąc zakupy właśnie, czy pokazując im, w jaki sposób robimy te zakupy, świadomy, że czytamy właśnie tę etykietę, podejmujemy decyzję na podstawie tego, co tam przeczytaliśmy i kupując dany produkt, nawet myślę, że warto wytłumaczyć, dlaczego akurat ten produkt, a nie inny. Przyzwyczajamy powolutku nasze dzieci do tego, że później w dorosłym życiu one też będą się tego typu zachowaniami kierować. Ale jak z tego, co pani Dorota Wawrzycka mówiła, to dzieci nie zawsze chcą patrzeć na etykiety, bo na przykład się śpieszą na spotkanie ze znajomymi. Nie chcą patrzeć na etykiety, nie lubią tam patrzeć, bo mogą tam znaleźć coś, co w ogóle będzie niezgodne z przekonaniami rodziców na przykład. Ja mam takie dzieci w domu, które najchętniej by w ogóle tych etykiet nie czytały i są obrażone, jak im zwracam uwagę, że jest to, tamto. Wręcz mają taki pomysł, że to potem zjedzą brokuła, to się odraczą. Na przykład mają takie hasło. Ja zapytałem o te swojskie produkty z jednej przyczyny, bo na początku roku było bardzo głośno o nowej dębie i zatruciu właśnie taką swojską galaretą. Jedna osoba zmarła. W sumie 3 osoby się zatruły. I pytanie, czy w związku z tym były jakieś większe kontrole właśnie na targowiskach i sprawdzaliście jako inspekcja, czy te produkty są... To znaczy, jeżeli mówimy o tym wydarzeniu, o którym pan redaktor tutaj wspomniał, to tutaj główną rolę jest... Znaczy, główna rola w tym wypadku jest sanepidu. Natomiast zadaniem, rolą naszej inspekcji jest dbanie o odpowiednią jakość, czyli my troszeczkę co innego badamy. Natomiast składając, można powiedzieć, te działania i sanepidu, i nasze, czyli ich od strony tego bezpieczeństwa stricte, sensu stricte bezpiecznej żywności i naszej co do jakości, w efekcie możemy powiedzieć, że uzyskujemy informacje pełną o danym produkcie. To na koniec zapytam jeszcze doktora Anny Hajdukiewicz o edukację dzieci. Czy jest szansa, że w przyszłości młodzi ludzie będą więcej wiedzieli na temat tego, jak się odżywiać, co sprawdzać? Czy raczej powinniśmy się pogodzić z tym, że dopiero po jakimś czasie, jako ludzie dorośli, zaczynają na to zwracać absolutnie uwagę? Absolutnie nie, absolutnie nie. Po pierwsze, z tego co wiem, zresztą tutaj nieraz rozmawialiśmy o w sposobach żywienia, o profilaktyce, rozmowach z dziećmi. To są naprawdę bardzo młode jednostki, które mają otwarty umysł, tylko trzeba odpowiednio przede wszystkim poświęcić na to czas, w sposób interesujący im o tym powiedzieć. Naprawdę dzieci mają ogromną umiejętność poznawczą, chęć poznawania nowych rzeczy, w związku z czym spróbujmy. Poza tym, z tego co wiem, są na lekcjach wielu, są prowadzone takie zajęcia, w których jest rozmowa na temat zdrowego jedzenia, zdrowego stylu życia i nawet to jest takie bardzo budujące, ale takie maluchy czasami potrafią zwrócić nawet starszemu uwagę, że to jest niezdrowe. Miałam taką sytuację. Także ja z pełną nadzieją na to, że jednak będziemy coraz zdrowiej żywili się. Mam nadzieję, że tak będzie. Czyli optymistycznie kończymy punkt widzenia. Bardzo dziękuję za udział w programie. Gośćmi Radia Kielce byli Dorota Wawrzycka, dietetyk.
Do widzenia. Doktor Anna Hajdukiewicz, dyrektor Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach. Dziękuję ślicznie za uwagę. Do widzenia. I Cezary Kowalski, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach. Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło. Ja Państwu również dziękuję za dyskusję. Daniel Lenart się z Państwem żegna. Audycję realizował Jerzy Sidorowicz. Do usłyszenia.